Siostry i bracia, zgromadziliśmy się na cmentarzu, gdzie spoczywają nasi bracia i siostry, przy Krzyżu Katyńskim, aby obchodzić kolejną rocznicę, 82. napaści Związku Sowieckiego na Polskę. Chcemy naszą modlitwą ogarnąć tych wszystkich, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, a zwłaszcza oddali swoje życie na wschodzie. Modlić się za tych wszystkich, którzy zostali zamordowani w różnych miejscach na wschodzie, w łagrach, obozach. Chcemy prosić Boga, aby obdarzył im chwałą zwycięstwa, chwałą życia wiecznego. Chcemy też ogarnąć naszą modlitwą naszą ojczyznę, aby przez Bożą pomoc, Boże błogosławieństwo mogła rozwijać się w pomyślności, wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. Te wszystkie nasze modlitwy kierujemy ku Bogu Trójjedynemu za wstawiennictwem patrona dnia dzisiejszego, świętego arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, wielkiego Polaka i patrioty, który w czasie powstania styczniowego powiedział carowi: nie godzi się tak postępować, mordować niewinnych ludzi. Wojny, chęć posiadania, zdobywania ludzi, niszczenie, zbrodnie, morderstwa rodzą się z wielkiej pychy, chęci posiadania. A przede wszystkim ta pycha w pierwszym miejscu usuwa z życia Boga i największe, najświętsze wartości. Przywołajmy dziś raz jeszcze kardynała prymasa Stefana Wyszyńskiego, błogosławionego, i jego słowami zechciejmy raz jeszcze pomyśleć o naszej ojczyźnie, o miłości do niej, o wolności, o patriotyzmie. Posłuchajmy, jak prymas tysiąclecia błogosławiony mówił, a jest to też stosowna chwila, mówił, aby Bogu dziękować za wolną i niepodległą ojczyznę. Dziękujmy najlepszemu Ojcu, że wzbudził w naszym narodzie wielkich mężów, mocarzy ducha, natchnionych wiarą i miłości do ojczyzny, że byli dla nas natchnieniem i nauczycielami, że podnosili ducha, krzepili nas i przygotowywali do momentu zmartwychwstania. Wspominamy wszystkich, którzy polegli w walce o wolność ojczyzny, we wszystkich powstaniach, wojnach, ruchach narodowych i społecznych, we wszystkich poczynaniach i wysiłkach, w najszlachetniejszych porywach pełni żywej wiary. Dlatego zdajemy sobie sprawę, że wolna ojczyzna jest dla nas wielkim darem. Ale jest ona także, jak pisał Norwid, wielkim zbiorowym obowiązkiem. A przywołajmy jeszcze błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę, który mówił: nie jesteśmy narodem tylko na dziś. Jesteśmy narodem, który ma przekazać w daleką przyszłość moce nagromadzone przez całe tysiąclecia. Jesteśmy narodem, który ma przekazać te moce nagromadzone na następne tysiąclecia.
My jesteśmy tym narodem, my dzisiaj. Staramy się upamiętniać wszystkie rocznice związane z historią Polski, szczególnie po to, żeby przekazywać prawdę o tych wydarzeniach historycznych młodemu pokoleniu. Włączamy w organizację poszczególne szkoły, akurat rocznicę agresji sowieckiej 17 września w uroczystości organizuje szkoła Budowlanka. Natomiast inne uroczystości, oczywiście inne placówki, których organem prowadzącym jest powiat. Jest to świadoma nasza polityka historyczna. Tak jak powiedziałem, zależy nam przede wszystkim na tym, żeby wśród młodych ludzi, wśród uczniów, naszych uczniów szkół biłgorajskich, ta prawda o historii, o tych wydarzeniach tragicznych, to trzeba sobie wprost powiedzieć, była przekazywana. Z uwagi na to, że tak jak wszyscy wiemy, my się z tym zgadzamy, historia determinuje naszą teraźniejszość. Również od historii zależą dalsze losy naszej ojczyzny, więc to, żebyśmy znali te fakty, żebyśmy również wyciągali z nich wnioski, jest niezwykle ważna. Dzisiejsza rocznica jest również ważna w kontekście wolności. Ja chcę o tym dzisiaj mówić. Wolność, tak jak powiedział nasz papież Jan Paweł II, nie jest dana raz na zawsze, ale ona jest ciągle zadana, więc takie rocznice, pamięć historyczna, wydarzenia, które chcemy przypominać i równocześnie patrzeć w przyszłość przez pryzmat wolności. Tego daru, który jest niezwykle cenny, za który przelewana była krew naszych przodków, naszych bohaterów. Dzisiaj żyjemy w wolnym państwie, w wolnym kraju. Ale to nie znaczy, że tak będzie zawsze. Z tego zawsze trzeba sobie zdawać sprawę. Jesteśmy w położeniu geopolitycznym takim, a nie innym. I musimy o tym pamiętać, o tych słowach właśnie Jana Pawła II, że wolność nie jest dana raz na zawsze, ale zadana. To jest wielkie zadanie przed każdym z nas, żebyśmy tę wolność pielęgnowali, żebyśmy tworzyli historię i żebyśmy patrzyli z wielką odpowiedzialność w przyszłość. Gdy zapłonął nagle świat, bezdrożami szli przez śpiący las. Równym rytmem młodych serc niespokojne dni odmierzał czas. Gdzieś pozostał ognisk dym, dróg przebytych kurz, cień siwej mgły. Tylko w polu biały krzyż nie pamięta już, kto pod nim śpi. Jak myśl sprzed lat, jak wspomnień ślad wraca dziś. Żegnał ich wieczorny mrok, gdy ruszali w bój, gdy cichła pieśń. Szliby walczyć o twój dom wśród zielonych pól, o nowy dzień. Jak myśl sprzed lat.